Radio Conchita. Obrotowe Radio Conchita. I proszę słuchać. Program Owczarek, studio profesor Arkadiusz Stępin, Uniwersytet we Fryburgu oraz Wyższa Szkoła Europejska tak. imienia księdza Józefa Tischnera. Tischnera. Rozmawialiśmy o układzie sił w Watykanie, ale może pan to też parę słów o encyklice, bo nie mieliśmy jeszcze okazji o encyklice rozmawiać. Laudato si, 24 maja. Ukazała się encyklika. Nazywana ekologiczną, chociaż ja znajduję tam wiele punktów, które papież krytykuje kapitalizm. Tak, nazywana ekologiczną. No kapitalizm, przecież Janek Witos mówił, że papież krytykuje kapitalizm. Jest w tym sensie przełomem, że jak pan redaktor mówi, bo używa radykalnych, odwołuje się do radykalnych, czy też posługuje się radykalnymi sformułowaniami, chociaż nawiązuje już do wielu myśli, które w Watykanie padły. I gdyby ten pontyfikat Benedykta XVI inaczej się skończył, to można byłoby nawet Benedykta XVI nazwać zielonym papieżem, bo no, o tym się nie mówiło. To jest to nieszczęście tamtejszego pontyfikatu, który utknął wizerunkowo na mieliźnie i nikt nie wie, że Benedykt XVI zainstalował kolektory słoneczne na dachu hali audiencyjnej. I to w takim przemysłowych ilościach. Że kolektory słoneczne, samochody na pędzie elektrycznym na terenie Watykanu. I też podejmował wątki ekologiczne. Także proszę się tam nie przejmować. Różnica między Benedyktem XVI a Franciszkiem polega na tym, że ta myśl ekologiczna w nauczaniu Benedykta XVI i wcześniej Jana Pawła II. Myśl ekologiczna, proszę Państwa. O co tu chodzi? Chodzi o to, że po prostu zawsze trzeba Słowo Boże doceniać, żeby Słowo Boże było najważniejsze dla Ciebie. No to chronimy i środowisko naturalne. W świecie XXI wiek. Tymczasem Franciszek. W tym życiu, proszę Państwa. Z jednej strony. To nie chcemy mówić o jakichś tam innym zmaganiach, że jeszcze coś tam zdrowe, że. Bo przecież stworzenia zastraszał ludzi piekłem, no to po co nam mówić o życiu pozagrobowym? Czy nie lepiej żyć tu i teraz, ale jak człowiek, a nie jak zwierzę? Twórca objawia siebie dla naszego dobra. Proszę Państwa, skoro oni głupoty gadają, to oni prawdę mówią, ci papieże głupoty gadają, to musimy coś nie powiedzieć. Jak Twórca objawia się? Bo na przykład niektórzy ludzie mówią, o Bóg sobie, a my sobie. I jeszcze malują tego Boga, proszę Państwa, za jakąś brodą. I że tam z góry, z nieba, tu na ziemię się patrzy. Nie, Bóg nie jest takim Bogiem. Jachwę, to znaczy ten, który powoduje, że się staje. Czyli, że coś tu się dzieje, nawet ten tetragram nie odpadł. Oznacza ten, który powoduje, że się staje. Tetragram był pisany, proszę Państwa, literami. Cztery litery hebrajskie, które były różnie odczytywane, no dzisiaj to niektórzy mówią Jachwę, mówią Jezusa, mówią Jehowa. No najlepiej to powiedział słowacki, że drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy. Także proszę Państwa, najlepiej powiedział słowacki. I tak to słowo Jehowa przyjęło się w języku polskim. Czy nie lepiej, jeżeli przejmujemy dobre wzorce, prawda? No, jeżeli byśmy mówiły matematyka, fizyka, polityka, czyli źle, tak jak mówią tutaj właśnie prawie do PSM, no to byśmy wyszli na nieuczonych ludzi, a proszę nam to wszystko. Inteligentni, żeby być bardzo mądrzy, w sensie takim, żebyśmy przynajmniej umieli odczytać to w tym liście do nas pisze Jachwę, pisze Bóg. A więc, proszę Państwa, Bóg do nas pisze, proszę bardzo, bo mówią, że Bóg sobie, a tu mówią, nie. Twórca objawia siebie dla naszego dobra. Czy mamy taki, proszę Państwa,
Nie, w ogóle twórca, bardzo ciekawą książkę przeczytałam. No to się tym tematem zauroczyłam, że chciałabym to nieco przekazać Państwu, żeby to po prostu do zrozumienia było, bo nie chcą się też żadnej literatury, ani cebuszki, ani traktaty, ani proszę, ani odczatków ich odbraci, nie chcą nawet myślą, że Biblia to przed przedków i obymyślą. Nie, Biblia to jest Biblia, Biblia to jest Słowo Boże, to może być najwyżej przekład. Ale tam padają też sugestie. Objawia sobie dla naszego dobra. Będę tak co razy mówić, że twórca objawia siebie dla naszego dobra. To znaczy, że jest możliwe cokolwiek, co pochodzi od twórcy, pewne informacje odczytać. Ludzie tak bardzo chętnie chcą się dowiedzieć, czy tam w kosmosie jakieś istoty żyją ludzkie, czy podobne ludziom, nawet to Janek Witek pokazywał, że córka na Marsie. Ja mówię, ty cholera, tu córka na Marsie, pokazujesz, bo się tymi głupotami interesuje, a ci komornicy przyjdą i do tyłka się dowiorą i ci mieszkanie. U podnóża wysokiej góry na Półwyspie Syjną, widzicie Państwo, góra Syjna jest razem, no i pośród grzmotu, czyli nie ostentacyjnie, czyli grzmotów i błyskawic, stało około 3 milionów ludzi. Czy Państwo sobie wyobrażacie, jak dużo? Więcej jak zawsze. Górę Synaj powijały chmury, albo może tyle, co Warszawa, bo Warszawa to 2,5 miliona. Górę Synaj powijały chmury, a ziemia drżała. No w takich to pamiętnych okolicznościach Pan Jezus wprowadził starożytnego Izraela, nowy oficjalny związek ze twórcą nieba i ziemi. Tym na wyjścia rozdział 19. Czyli druga Mojżeszowa, rozdział 19. Tam są też te przykazania, że drugie przykazanie ktoś usunął. Co to wszystko robi? Przeczytał księdzy. Izajasza 45:18. Ale dlatego twórca przeświata miałby objawiać siebie w szczególny sposób jednemu takiemu małemu narodowi, jednemu jedynemu małemu narodowi. Czemu miałby objawić? Bóg miał plan, Bóg miał zamiary, jak będzie czytać Pismo Święte, to na pewno do tego dojdziesz bardzo szybko, prawda? Bo jak ktoś się w domu rodzi, ktoś się zaczyna dziać to od jakiegoś kogoś jednego, prawda? Tak samo jest twórcy. Mojżesz wyjaśnił to i czytamy tutaj Księga Powtórzonego Prawa, czyli właśnie ta Księga Deuteronomium, czyli ta Księga Księga Mojżeszowa, 7 rozdział, wersety od 6 do 8, od 6 Pięta Księga Biblijna, długo nie będzie szukał. Pięta Księga Biblijna, 7 rozdział, wersety od 6 do 8. Pomierzasz Jehowa, i zachowuje przysięgi, którą przysiągł waszym praojcom, ponieważ Jehowa was nie umieścił. Jakiś naród, kogoś najpierw, cudy, tak? Że Bóg najpierw musiał kogoś wybrać. Wybrał naród, wybrany. Nie. Z oświadczenia tego wynika, że Biblia zawiera nie tylko wiadomości dotyczące początków świata życia na ziemi. Ma dużo do powiedzenia o stosunkach między twórcą a ludźmi w przeszłości, obecnie oraz na przyszłość. Czyli Biblia mówi o dniach stwarzania, co po co, jak i dlaczego. Mówi o ludziach, co po co, kto, jak i dlaczego. Także to są pewne sygnały dla nas. Są to pewne konkretne informacje, zwłaszcza i zważywszy, że w księgach pierwszy mojżeszowych, oprócz poezji, oprócz opisu, mamy też pokazaną chronologię, kto, co, ile lat żył.
czemu umarł, czemu zniknął Bóg. Kwestie etyki małżeńskiej, seksualnej, to taki najsłowy temat. Ekologia, środowisko, to znaczy, że niebo, tak? I to jest chronologia, to nie jest coś, że symbolicznie to poezja, bo ten opis nie jest poezja, nie jest to opis poezji, tylko jest to chronokronika, kronika. Jest też księga kronik. Byłoby dobrze, gdyby mamy cały szereg barwnych opisów. Przypomnieli wiernym o to, proszę Państwa, język literacki, poetycki, opisowy. Są to barwne, stylistyczne postacie w Biblii. Czyli parabola, świadoma przekaza, hiperbola. Porównanie, saga, opowieść historyczna, sprawozdanie historyczne. No psalmy to w większości są poezją, ale są osadzone. Osadzone są psalmy na jakichś tam faktach, prawda? Na proroctwach. Jest proroctwo. I to wszystko, proszę Państwa, ma swoje standardy. Tak samo jak ktoś pisze, proszę Państwa, testament, prawda? No tutaj Janek Witek napisał taki testament, że ten sąd, to jest nie dokończył pewnie do tego, no bo według sądu to testament musi wyglądać tak. A tutaj ktoś po prostu żyjący w stresie, mający bardzo silną schizofrenię, o czym nawet lekarz powiedział, proszę Państwa, w szpitalu. No i myślę, że w szpitalu wojskowym, że bardzo silną schizofrenię. A przecież on nie wziął ze sobą kaszotek. Ale to stwierdził, bo zaczął się rzucać tam na nich motek i umarł po prostu na sercu. Pod opieką lekarzy, zresztą będą. Także widzicie Państwo. I testament napisał, że Langstrungowa, módl się do nas chwilowskiej. No, taki też tak, bo ze mną koniec, tak sobie, jak napisał w moim notesie, otworzył i go wynieść, jak chodzę, dwie otwarte, tak, do cholery. Nigdy czegoś takiego nie było, żeby tu nikogo nie było, dwie otwarte, ciemno, wszędzie, co to będzie. No i ta notatka, że on jest w szpitalu, ja szybko, a on zmarł na gałosko, po prostu za dużo tego wszystkiego, że szukał jakiegoś ukojenia, że tu stór na Marsie, że tu chodzi tamto. Dziękuję za to, a to nieprawda. Wyjaśnić mechanizmy rządzące Watykanem, kurią i po jakimś czasie właśnie okazywało się, że to, że tamto jest nieprawdą. Nieprawda. Powinniśmy rozmawiać więcej, bo pomimo wierzy, to kosmitów Anunnaki. Ja mówię jasno. Anunnaki lata nikogo w traki. No i on po prostu mógł się na mnie oburzyć z tego powodu, że ja tak troszkę tutaj tylko dobrze. Tak jego nie ma, no ale po prostu on bardzo wierzył w różne rzeczy. Ścieżki rowerowej dla pielgrzymów. Byłoby to na pewno zgodne. Co to wchodzą mają rowery? Ekonomista. Zajrzyjcie Państwo. Leci czytać Pismo Święte, poznawać tajniki Pisma Świętego, bo Biblia jest kopalnią wiedzy, niezgłębionej zresztą, jako że Boga będziemy badać i go nigdy nie poznamy, bo będziemy wciąż iść w tym kierunku do twórcy. I to są te ciągi matematyczne, nieskończone, prawda, że to dąży do nieskończoności, a nie może jej osiągnąć. Także proszę Państwa, teraz wiadomości, jak zwykle, no ale na dzisiejszy dzień, no ale u nas i tak są rzeczy najciekawsze, także proszę tutaj Radio Tok FM, Eurokomisja, Barbie, Baby, Ekstra, proszę być z nami i u nas są najciekawsze. I teraz tak, bo my tu chcemy zachwalić troszeczkę, prawda, mieszkać z nogą. Tak, ja jestem kocicą. Langstrom, proszę Państwa, kocicą Langstrom, to i chciałabym tu reklamować Biblię nieźle.
lektura. Zaświadczenie tego wynika, że Biblia zawiera nie tylko wiadomości dotyczące początku tego świata, Jezus na ziemi, ma dużo do powiedzenia o stosunkach między twórcą a ludzką. Obecnie oraz na przyszłość jest najpotężniejszą i najbardziej rozpowszechnioną książką na świecie. To też każdy, kto chce podjąć kształcenie, powinien być z nią zapoznany, bo ludzie dostrzegliby nic, które różne, a nie zachodzą w sensie zielonego pojęcia. Nawet nie mają na temat tysiącem ludzi, profesorów, bo są w ogóle z milionem dyskutowałem matematyki Świętego i ogólnie stan wiedzy na temat Świętego jest opłakany właśnie tutaj w Warszawie, bydło i podbydło. Tak, ludzie tutaj raczej zajmują się tam, że są władca. I po co tutaj jest ten bardzo wysiłowy, ten gabanata? Cuda nie widzy, że Państwa na Augustynowie, cuda nie widzy, orlik głos, gosła, tysiąc, chyba za każdy chciałby mieć, każdy chciałby z kimś tam być, każdy chciałby z kimś być, a ty jest tutaj wielki koń, i nigdy nie zaczyna. Rozważanie, rozdział 6, starożytna relacja o stwarzaniu, księgi rodzaju, rozdział 6, czy możesz na niej polegać, wykazał, że biblijny opis stwarzania zawiera niedostępne nigdzie indziej informacje o naszych najwcześniejszych przodkach. Czy to nie jest to, żebyśmy się tym zainteresowali? Może tego nigdzie indziej nie ma, proszę Państwa. I nie ma tam już żadnych bajki, bo to jest jakby sprawozdanie historyczne na temat stwarzania. Nie ma tam bajki, nie ma tam żółwia, nie ma tam słonia, nie ma tam potworów. No nic. Ale z tej pierwszej księgi biblijnej można zaczerpnąć znacznie więcej wiadomości jakich. I tutaj właśnie ustalimy Państwo, co można wyciągnąć z pierwszej księgi biblijnej. Mitologia grecka i inne opisują czasy, gdy bogowie i półbogowie obcowali z ludźmi, jak to greccy bogowie się odstępowali na ziemi, żeby z ludźmi nawet mieszkać. No ale bardzo mało filozofowie greccy mówią na temat tych bogów. Poza tym antropolodzy donoszą, że w każdej stronie świata spotyka się legendy o pradawnym potopie, który unicestwił niemal całą ludzkość. Zupełnie słusznie możesz nie traktować takich opowieści poważnie. Ale ty wiedziałeś, że jedynie księga rodzaju odsłania przed nami fakty historyczne, które znajdują się odbicie rodzaju, tego rodzaju mita i legendę? Czytaj, księga rodzaju, rozdziału przynosi ulgę na długo. Może nie też to czytać o mężczyznach, o kobietach, normalnych ludziach, takich jak my, którzy byli świadomi tego, że twórca istnieje i w tym życiu uwzględnia jego wolę. Warto dowiedzieć się tego o wspomnianych trzecim mężczyznach, która ojca, na przykład Abraham, Izaaku i Jakubie. Przecież to byli konkretni rzeczywiste osoby, poszczególne osoby, które żyły, były i umarły, wiadomo, z jakiego powodu umarły, z powodu grzechu Adamowego, a żyły dość długo, także no, na pewno byli zdrowsi niż my. Tutaj rozmawiam, no nie dalej jak wczoraj, przeszczoraj w ogóle z Paliną, która ma 82 lata i wcale nie ma zamiaru umierać, tu macie Państwo sąsiedni w tych filmach. Jak my z Paliną jesteśmy w galerii, to znaczy ja ją tam czasem spotykam. Staruszkę, która od 5-6 lat zaczęła chodzić na gazmicę, nawet może od 2 i 3 stwierdziła, że na stare lata na sztukę się popatrzeć, poodświeżać sobie całujowo, bo myślę, że nie źle. Podzieje, czyli widzę, poczytamy o Abrahamie, o Izaku, różne takie rzeczy, także mówię, kronika i sprawozdanie historyczne, także możemy sobie pooddzielać, to jest to. No Biblia jest księgą bardzo urozmaiconą i bogatą, że zadańca i ja raz mówię tak, raz mówię tak, raz mówię tak. I to wszystko w Biblii jest. Ten nastrój tak bardzo zmienny, że tam nie mamy na przykład bardzo dużo fejdu. No ale ktoś złośliwy to, bo to same kabarety. Nie,
trzeba umieć oddzielić, prawda? Sagę od opowiadania historycznego, prawda? Od kronik. Nawet tu są podziały. A co dopiero, jak jeszcze dochodzi do tego poezja podpadku. No. Ile mamy symboli w Apokalipsie, czy w Księdze Daniela, bo Księga Daniela z Apokalipsą stawiane są w literaturze biblijnej na równi. Są to księgi mesjańskie, są to księgi prorocze. I rzeczywiście tam w Księdze Daniela jest mnóstwo rzeczy takich, które się ludzie nie sprawdziły, które się nie spełniły, ale które na Jezusie Chrystusie. Po co Jezus Chrystus przyszedł tutaj na ziemię, to przecież było rozważane podczas kongresu światowiskowy. Tutaj na stadionie leży, przy trasie łazienkowskiej trzeba było być, trzeba było przyjść. Tak, Księga Rodzaju, proszę Państwa. W Księdze Rodzaju możemy też przeczytać o mężach, mężczyznach, kobietach, normalnych ludziach, takich jak my, którzy byli świadomi tego, że spórka istnieje, bo ta okreacja to była oczywistość kiedyś, a dzisiaj to już jest Pałac Kultury Staliwa i Lewina i te wszystkie kojarzą się nam. A te i stanie, a to już całkiem co innego, prawda? W czasie teokracji, także mówię o tym, w Jeruzalemie jestem organizacją, bardzo dobra. No dobrze, ale już nie teokratyczna, bo te rządy teokratyczne w roku 70 tutaj bardzo dużo filmów pokazałyśmy Państwu. Informacja, audycji naszego radia, taka ten Eurokącika, Barbie, Ekstra, proszę Państwa, to co było w narodzie izraelskim, to było, a nie jest, to się nie wpisuje w rejestr, bo Bóg w roku 70 zabrał Żydom teokrację i wszystko to Boże, a zresztą to już wcześniej było widoczne, zauważalne, odczuwalne, ze względu na to, co działo się w dniu 50. 50. wtedy, kiedy Bóg strzelał swojego ducha na Izraelitów duchowych, zabierając tego ducha od Izraelitów. Dzień 50. Jeszcze przed 70. rokiem naszej ery, bo w roku 70. naszej ery to była ostateczność śmierć narodowi cielesnych Izraelitów. A wiecie Państwo, że ciszenie cielesne niewielki pożytek przynosił Boga Jahwe. Rzeczy cielesne są drugorzędne i to, że Bóg ochrzcił z góry duchowych Izraelitów Duchem Świętym, to znaczy, że tego ducha już na nich strzelał. A do tego narodu może wejść pogan, zaznaczam, pogan, także już ten naród cielesny Izraelit, ten pierwszy wybrany, przestał mieć ten. A mieli szansę, dużo mieli szansę. Ale widzicie Państwo, jak to Bóg takimi różnymi innymi drogami działa, postępuje, że człowiek nigdy mówią, że nie może nadążyć. Nie, nie o to chodzi. Bóg przez proroków nawet i po babcie, i po czasie ostrzegał, przypominał przed plagą, ostrzegał, przed karą ostrzegał, że jest na przykład księdze Ezechiela. To widzimy, że jeżeli bezbożnik porzuci tę drogę, złą drogę, będzie żył na że jeżeli zawróci ze złej drogi, że Bóg ostrzegał, Bóg jest miłością, nie jest taki Bóg, jak to niektórzy mówią, że jak to, że jak wiać, to się też tam dzieje, że Bóg każe, że Bóg jest srogi. Nieprawda, to trzeba umieć rozdzielić właśnie. Bóg jest wielką miłością i to, co się tam w Ewangelii, to samo możemy wyczytać w Księdze Mojżeszowej, w Księdze Mojżeszowej, że Bóg jest miłosierny. A kara musi przyjść, jeżeli ktoś świadomie łamie prawo Boże, nie chce przestrzegać, nie chce wejść do ludów duchowych Izraelitów teraz, bo to są ludzie ze narodów, plemion, języków, jak to mówi nawet Apokalipsa, w 7 rozdziale o Wielkiej Rzeszy, prawda? A potem widziałem, a oto wielki tłum, wielka rzesza, od każdego narodu, plemion, ludów i języków. No to skąd się byli, to przecież nie są on jako cieleśni Izraelici. Nie ma czym się tu wstydzić. Nie no, więc to każdy to kafe mówi, że się bardzo wstydzi, że jest Izraelicą. Proszę Państwa, nie ma się czym wstydzić. U Boga jest naród, wielka rzecz.
ze wszystkich plemion, ludów, narodów, języków, którzy stali przed tronem baran, kalemki, mieli swoje białe szaty, odziani. Także wyzywają prawo wszystkich, bo stosują prawo, bo czytają, na kongres przychodzą, przyjeżdżają, na zebrania są, uczęszczają na zebrania, pięć zebrań, chrześcijańskich wyzywań. No! Państwa Akademickiego i Muzeum Powstania Warszawskim. Możemy odwrócić uwagę w naszych duchowych tematów, ale nasze duchowe tematy wizyjne są najważniejsze. Ale Państwo sami zauważyli, że to jest straszne. Państwo sami zauważyli, że to jest straszne. Pismo Święte zapisane na przestrzeni 1600 lat przez 1600 lat. To kiedy tak piszę jedną książkę, to mi się w głowie tak pokręcił. Że o czymś, książkę pisze za książką i tej książce mądrze pisze, a w tamtej książce pisze bzdury. Albo w jednym książce mu się usłyszał pomocę, zresztą niespójności. A tu 1600 lat, a tu 40 pisarzy. I to wszystko jest połączone duchem Bożym. Część jest logika. Brzmi poważnie bardzo. Czytajmy Pismo Święte, dlatego że świadkowie Jehowy mają w ręku zawsze Pismo Święte, że mają tam jakieś książki, traktaty, brosury. Na to jest tylko pomoc, żebyście mogli potem Pismo Święte znaleźć. W takiej, a takiej księdze, tak, na takim rozdziale, na takim bestecie. Bo z tego jest bardzo dużo, skoro samego imienia Bożego jest to około 7 razy w Piśmie Świętym w Piegi, serdecznie Państwo zapraszamy. No i że te śrubiaczki Państwu przesyłamy. No, ale proszę jeść kaczki, można jeść mięso, w tym, że krew trzeba do ziemi wylać, to było u starożytnych Izraelitów, to tak samo w roku 49 naszej ery, pierwsi chrześcijanie, pierwsi bracia, powtórzyli to, co Bóg zakazał Noemu, że może po potopie mu Bóg powiedział po raz pierwszy jeść mięso, ale bez udziałki. I proszę czytać Księgę Rodzaju najpierw, a potem przejdziemy dalej, bo mamy wakacje. Okoliczności nie mogli być tymi wymarzonymi inżynierami, poetami, lekarzami. Musieli zostać żołnierzami, żeby walczyć wolną Polskę. Natomiast oni się sami szkolili do innej sytuacji. I chcemy pokazać młodym ludziom, że dzisiaj też można być takim, że bardzo łatwo jest być powstańcem, tak? Trzeba być tylko taki jak oni, czyli trzeba być aktywny, trzeba być czujnie oglądać rzeczywistość, czy ona nie psuje się, czy nie ma w niej czegoś, co trzeba naprawić, trzeba być heroiczny, trzeba być odważnym, trzeba umieć być odważnym, tak, oczywiście. W żartach to jest trochę pewien paradoks. Bardzo. Mówimy, że łatwo jest być powstańcem, no bo wiadomo, że nie jest łatwo być wybitny, ale mówimy, że każdy może być wybitny, pod warunkiem, że radio, to jest ten cechy, pokazujemy, jakie cechy mieli powstańcy. Zachęcamy młodych ludzi. Także przechodzimy, proszę Państwa, do dalszej części, bo my tutaj opisujemy takie ciekawe rzeczy. Ale czytamy tak, Księga Rodzaju. Księga Rodzaju możemy też przeczytać o mężczyznach i o kobietach, normalnych ludziach, takich jak my, którzy byli świadomi tego, że Jehowa istnieje i z tym, że się uwzględnia z jego wolą. Warto dowiedzieć się tego, że on był wspomniany przez Mojżesza na ojcach, na przykład o Abrahamie i Izaaku i Jakubie. Córka poznał bliżej Abrahama i nazwał go swoim przyjacielem. Izajasza 43, rozdział wersety 18, rozdział wersety 18-19. Dlaczego? Jehowa obserwował go i nabrał do niego zaufania jako do męża wiary. Muszą wybrać Abraham, jest nazywany w Biblii mężem wiary, ojcem wiary. Także proszę troszeczkę tu posłuchać, ale swoje wiedzieć, że Abraham to, co się dzieje niedobrego, to jest jeżeli my teraz naleźliśmy wiarę,
wykorzenić, a wykorzenić te Abrahama, aby nie być dusznicza Pana Diabła, bo my wiecie Panie, Boże, nie wszyscy Chrystus, widzę, że byli faryzeuszy, musieliśmy abyśmy lecieć tym, co widzieli, że waszym ojcem jest prawdziwymi diabeł, spadkobiercami powstańców są ci, którzy są aktywni, którzy potrafią się zaangażować w wolontariat, w organizacji społecznych, w robienie czegoś wyjątkowego, w poświęcenie się na rzecz kogoś innego, to jest Boga wyróżnia przystępność, co prawda jego potęga i możliwości budowy, ale nie jest on tylko jakąś bezosobową siłą bądź przyczyną, bo niektórzy to wcale z Boga nie wierzą, jak chociażby iść. Zresztą właśnie mamy tutaj ten załóg, który stali na Lenina i szkoda, że te Żydki, proszę Państwa, oni w nic nie wierzą, a za nimi ci katolicy lecą. No bo to wiecie Państwo, dziewają nam szach i chcę się nie interesują i tego Pana Boga zastąpili poprzez bałwany, obrazy ryte, misternie ryte albo kultem Matki Boskiej. To otokos, to wszystko jest pogaństwo. Proszę Państwa, no co jeszcze, kult papieża, no obmywanie nóg, obmywanie rąk. Głowa Boga. To prawda jego potęga, tego Boga, możliwość, możliwości budą respekt, ale nie jest on tylko jakąś pozasobową siłą bądź przyczyną. Jest realną osobą, którą ludzie tacy jak my mogą utrzymywać nacechowane szacunkiem stosunki dla własnego całego dobra. Także widzicie Państwo, wizję księgą psychologiczną, zamiast pójść do psychologa, jak będziecie dokładnie badać Pismo Święte, to dużo skorzystacie. Miłość, pokój, harmonia w rodzinie, no to co jest, widzicie Państwo, nie ma takich pieniędzy. Tak, to jest ubocznie. I tutaj o mądrości też będziemy mówić, o salomonowej mądrości ze Salomona, że prosił. Nie o to, żeby być, żeby nie, tylko proszę Państwa, o co Salomon prosił. Salomon prosił o mądrość, a nie o jakieś głupoty. Także buziaczki zębami proszę ich tak. Jehowa obiecał Abrahamowi, poprzez swoje potomstwo, na pewno będą sobie błogosławić wszystkie narody ziemi. Dlatego, że posłuchałeś mojego głosu, więc zostali dwadzieścia godzin na tym osobie. To może nawiązują do obietnicy dotyczącej potomstwa, danej za czasów Adama, a zarazem rozbudowują. Oni naprawdę sami od siebie dużo zamawiali. To nie było to... oczywiście były oddziały, gdzie przekinano w emocjach, znaczy zdarzało się. Ale mówię, chcemy pokazać, rozłożyć na czynniki pierwsze tą wyjątkowość, powiedzieć właśnie o tej odpowiedzialności za własne czyny, za własne słowa i pokazać, że to nie jest wcale łatwe. Znaczy, a może ta wyjątkowość jest może łatwiejsza, czy też... Łatwo i trudno, nie o nią, ale w trudnych czasach. Nabory, okupacja, to są momenty, kiedy można wysoko postawić poprzeczkę i przeć. Ale jak codziennie, tam Także buziaczki, kochani moi drodzy, parafialni i proszę Jiska. Buziaczki. Także proszę Państwa, co my tu jeszcze mamy do powiedzenia? Część pierwsza. Naród poddany rządom Stwórcy. No i to przecież. Okoliczność, że Jehowa właśnie w takim celu obcował z Izraelem, wskazuje, iż nie jest stronniczy. Tutaj dzieje apostolskie 10 lat. Ponadto nawet wtedy, gdy kontaktował się przede wszystkim z potomkami Abrahama, także ludzie z innych narodów mogli śmiało przyjść i mu służyć. Także to nie tylko byli Izraelici, mogli być blisko Boga, Stwórcy Jehowy. Każdy szczery człowiek. I tam były takie przykłady, które mamy zapisane w Biblii, przykłady na pokaz. A jak się jeszcze przekonamy dzięki takiej bezstronności Boga dzisiaj, każdy z nas bez względu na pochodzenie narodowe lub etniczne może go poznać i zaskarbić sobie jego upodobanie. Także, że to Izraelitów mogli jeszcze przyjść różni inni ludzie. Historia narodu, z którym przez całe stulecia Stwórca utrzymywał stosunki, może nas dużo nauczyć. Podzielmy ją na trzy części. Przy rozpatrywaniu i zwróćmy uwagę na to, jak Jehowa działał
stosownie do znaczenia swojego imienia. On powoduje, że się ustaje. Jak w traktowaniu konkretnych ludzi odzwierciedlała się jego osobowość. Zaczęliście Państwo od wszystko śmietnika. To jest pierwsza naród poddany rządom spór. Potomkowie Abrahama stali się niewolnikami w Egipcie. W końcu Bóg powołał Mojżesza, który w roku 1513, może 1513 rok, to była data taka absolutna, wtedy kiedy Bóg jasno wyprowadził Izraelitów, proszę Państwa, z Egiptu, czyli z domu niewoli wyprowadził ich w sensie, że coś tam się zaczęło dziać. To właśnie tutaj imię Boże Jehowa, Jahwe, ten, który powoduje, że się staje, ten, który powoduje, że się staje, ma głęboki sens, że ten Bóg nie jest tam, że siedzi, zjewa, gapi się i was odstrasza piekiem, a to temat, a na świecie zbożny dowód Boży Bocielski przebyt. Nie. To Bóg działa dla dobra, że Izraelitami jeszcze mogli za nim wejść, przejść, wyjść z Egiptu, proszę Państwa. I oni ci Izraelici ze sobą złoto wynieśli, wszystko, czyli że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, proszę. Tym, że oni ulepili krowę, proszę Państwa, ze złota, obrazy, drugie przykazanie wyrzucili, a tam przecież było, że nie będziesz przykłaniał obrazowi rytemu, ani temu, co jest wysoko na niebie, na ziemi, pod ziemią, w wodzie, nisko, ani nie będziesz temu oddawał ci. Gdyż ja jestem Bogiem, Bóg Jahwe, jest Bogiem zazdrosnym, który okazuje miłosierdzie na synach, prawda? Aż do tysiącnego pokolenia, gdy tam każe tylko ze trzeciego listopada. No, także Bóg jest bardziej miłością niż tym, który każe, a oni tego nie rozumieją, oni tak opisują tego Boga w dawnych czasach, że wtedy strasznie był drogi, prawda? I tutaj mamy ten rok 1513 przed naszą erą, że wyprowadził ich na wolność, bo byli niewoli u faraona. Kiedy Izrael został narodem, jego władcą był Bóg. Ale w roku 1117 przed naszą erą, naród ten zażądał króla człowieczego. Jak doszło do tego, że Izraelici z Mojżeszem na czele znaleźli się u stóp góry Synaj. Państwo zobaczą, co tam się działo u stóp góry Synaj. Ile wydarzeń, jakiego ciekawe. Wydarzenia te przedstawia biblijna księga rodzaju, już nawet, no, kiedy Jakub, nazywany także Izraelem, mieszkał na północny wschód od Egiptu, cały znany wówczas świat dotknęła ciężka głodu. Znaczy, jak oni się tak w tym Egipcie znaleźli, prawda? W Egipcie nagromadzono spore zapasy ziarna, to też prosto rodzinę Jakub nie sprowadził stamtąd do żywność. Jak się okazało, aprowizacją zarządzał sam jego syn Józef, którego od lat uważał za zmarłego. Jakub razem z rodziną przybył do tego kraju i otrzymywał zaproszenie do osiedlenia się. Jednakże po śmierci Józefa na wypad, no możecie czytać księgę rodzaju 45. Jednakże po śmierci Józefa nowy faraon przydzielił potomków Jakuba do prac przymusowych. Egipcjanie uprzykrzali im życie ciężką niemożliwą pracą przy zaprawie glinianej i cegła. Żywy opis tych wydarzeń, tych i wielu innych wydarzeń można przeczytać w drugiej księdze biblijnej, księdze wyjścia. Zapraszam do tego. Wszystko w Biblii jest opisane. W drodze do ziemi obiecanej, czy potrafisz uwierzyć w cuda. To wszystko będzie być Państwem omawiać. Bardzo ciekawe. Ilustracje, proszę Państwa. Wkrótce potem Izrael dotarł do granic Kanaanu. Rewizja nazywa ziemię obiecaną. Dzisiaj mówimy też Państwu o Anglo-Ameryce Białystok, gdzie to jest. Jest nasza przyzwoitka krótka, czy tam wybiera do Anglo-Ameryki Białystok jako do przyszłej ziemi obiecanej. Będzie zniszczenie religii fałszywej, to ten Armagedon, gdy ci królowie zniszczą religię, to potem Bóg Jahwe zniszczy tych królów.
I ten Boży naród będzie w ziemi obiecane wywalającej mlekiem i miodem w Anglii, Ameryce, Białystok, proszę Państwa. I potem to daje się was przestrzeni po całej ziemi, bo to będzie strasznie. No i ten Jackowski mówił, że nie chciałby doczekać tego czasu. No i Janek Witek tak się zasłuchał, co on tam gada, ten Jackowski. I zmarł na głowę. Część druga, dobrobyt pod władzą królów. To wszystko jest opisane w Księdze Królów. Księdze Psalmów Biblii. Mądry król Salomon. Mądry król, a sens życia. Część trzecia królestwo podzielone. Północne królestwo zespolite. Stanary, które to królestwo zniszczone było w 740 roku przed naszą erą, a południowe dwupokoleniowe królestwo w roku 607. Prawda? Szereciaszawie, o którym bubali i uprowadzili do posłuszeństwa do Babilonu na 70-letni okres niewoli, ale to jeszcze nie koniec narodu izraelskiego, bo jeszcze oni wrócili po 70-letnim okresie niewoli, odbudowali świątynię, już nie było tego obłoku nad Arką Przymierza, które było wiadro manną, czyli trzy rzeczy, laska, araola i przykazanie. Laska, prawda? No, także będziemy czytać i bardzo dużo opowiadać jeszcze więcej, bardzo dużo ciekawych. Ciepło jest, proszę Państwa, lasa się zbliża za dwa dni dopiero, na weekend. Zapraszamy Państwa serdecznie na pobieganie do Parku Skarbiszewskiego na przykład, aby nie posadzki za bardzo, bo to smród wszędzie. Tak, raz jest potem euro, kończy ta ekstra. Tak, proszę Państwa, zapraszam. Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, a już niedługo za dni 10 rozpoczynają się obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Za dni 10 może Państwa zmylić, bo myślimy 1 sierpnia, ale nie, bo już 24 lipca będzie się działo, panie dyrektorze. I to też jest bardzo ciekawy projekt. Wszystkie są ciekawe, ale ten jeszcze go nie zafascynował. To jeden z takich najdziwniejszych projektów, bo udało nam się namówić naprawdę dobry zespół, dobrą kapelę, WWU, żeby przygotowało nowy koncept album. Zawsze pamiętamy, myśląc o Powstaniu Warszawskim, o muzyce, o muzycznych interpretacjach Powstania Warszawskiego. Oczywiście. Nasze radio Kończyca. Ale pojawiają się też czasami inne. Radio Kończyca. Radio, to się wiemy, euro. Kończyca, ekstra. Musimy powiedzieć, no to zaproponujcie, co to mogło być. Czy macie sami jakiś pomysł? Czy to będzie albo czytanie Baczyńskiego, czy to będzie coś, co napiszecie sami? To spróbujcie znaleźć ten język. A zespół przyniósł taki pomysł, który nawet nas zaskoczył. Bo okazało się, że 15 sierpnia 1944 roku, kiedy w Warszawie trwało powstanie, to na Pradze zorganizowano konkurs poetycki. Także Warszawa, proszę Państwa, i powstanie warszawskie. Także proszę być, kochani, z nami, a my Wam będziemy opowiadać, dlaczego czasy króla Salomona są bardzo istotne, bardzo ważne. Że ta cała historia narodu izraelskiego, jak to oni czekali, proszę Państwa, na Mesjasza 4000 lat i dlaczego oni go zabili, ile mieli tych proroctw, ile mieli tych znaków, prawda? Że potem jak przyszedł Jezus, to ich krytykował, że głupi naród cudów się domaga, cudów żąda. Nie będzie Wam nic więcej dane, jak tylko znak Jonasza. Także widzicie Państwo, a tutaj Jonasz był 3 dni w brzuchu ryby, był nieposłuszny i tam trafił do brzucha ryby. No to Jezus był 3 dni w ziemi. No niektórzy ortodoksi, znaczy papieża, katolicy mówią, że do nieba poszedł. Nigdzie Jezus nie poszedł, dopiero po 3 dniach Bóg go wskrzesił, prawda? I to zależało od Boga Jahwe, a Jezus nie był tym Bogiem Jahwe.
poznawcze i tutaj trzeba umieć oddzielić. Także nie bądźcie, kochani, kopciuchami. Nauczcie się oddzielać ziarno od plew. Bo to jest istotne, proszę Państwa, że trzeciego dnia Bóg Jahwe, Bóg Jehowa, Jezusa Chrystusa zmartwychwzbudził. To jest o tyle ważne, że świadczy o tym, że nie istnieje żadne życie, jakieś tam pozagrobowe przejście. Jakaś tuba, jakaś rura, że tu karetka jedzie, człowiek umiera i jak w lodach umiera, bo to wiecie Państwo, musi być warunek taki, że jest czymś zimnym. Człowiek umiera, jakiś ma tunel i że gdzieś przechodzi. No to wiecie Państwo, a we śnie to nie ma, że przechodzi różne rzeczy, proszę Państwa, się dzieją. Nasz umysł jest bardzo skomplikowany. Nawet o delfinach tutaj, proszę Państwa, jest mowa, że delfiny jeszcze mają jeszcze bardziej mózg skomplikowany, bardziej skomplikowany niż u człowieka. Także, proszę Państwa, bądźmy razem w kontakcie, będziemy omawiać dzieje Izraela, dlaczego Bóg w ogóle wybrał taki naród, najmniejszy niby na świecie, bo to nie musiał być najmniejszy, nie musiał być największy, nie popadajmy w skrajności, w przesady, tylko umiejmy, proszę Państwa, z tej takiej odrobiny wyciągnąć coś istotnego, coś, co jest miłością, coś, co jest pozytywne, coś, co jest prawdą, żebyśmy nie krytykowali, żebyśmy nie oceniali, żebyśmy nie byli po prostu źli. Tomka Makowieckiego. Uwaga pan redaktor, ale żeby to zaśpiewali ludzie, radio, którzy śpiewali, euro, walczyli, przygotowali te poezje. Także proszę Państwa, nasza przyzwoitka będzie mogła zamieszkać w Anglii, Ameryce, Białystok, ale tymczasem ona by chciała tu się troszeczkę okupić w Warszawie, bo jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą, w katolickiej Polsce. I Warszawa jest jako przystanek Rechodówki Warszawa. I ta krówka obrała sobie Anglo-Amerykę, Białystok. Tutaj będzie czystka zrobiona w tych Rechodówkach Warszawa, ale nie tylko na całej kuli ziemskiej. I potem rozejdą się z Anglo-Ameryki, Białystok wszyscy ludzie, którzy kierują się miłością, kierują się prawdą, już wcześniej dostosowali swoje życie do wymogów Bożych, byli też na kongresie u Świadków Jehowy. Proszę Państwa, gdzie? Na stadionie Legii, tu i ówdzie, po całym świecie, już nawet w roku 1958 w Yankee Stadion, to w Ameryce były takie kongresy, gdzie po ćwierć miliona ludzi się gromadziło. Także Państwo wyobrażacie. Słuchajcie, naszego radia. Talk FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Extra. Artystów, żeby zmierzyli się z tematem powstania warszawskiego jako takiego, z tym wydarzeniem, które jednak oddziałuje na naszą współczesną świadomość, powoduje, że dyskutujemy o tym, czy powstanie miało sens, jakie są granice obrony własnych wartości, czy poświęcenie na rzecz drugiego człowieka czy społeczności ma sens, ale też czy jakie są konsekwencje własnych wyborów, czy można decydować za innych i w jakim obszarze. O tym wszystkim dyskutujemy przy okazji powstania warszawskiego, próbując zdecydować, czy powstanie miało sens, czy nie. I to dobrze, ta dyskusja jest żywa, ale co roku zapraszamy artystów, żeby językiem sztuki także językiem sztuki, językiem. Proszę Państwa, tutaj jak u nas Litka była też, była Litka, gdzie ze wsi przyjeżdża z Wielkopolski, to Litka też mówi, proszę Państwa, że to powstanie warszawskie było sztuczne, było niepotrzebne, że było jakby pokierowane przez Anglię. No i nie wszyscy ludzie są za tym powstaniem warszawskim, w sensie, że one... że ono było dobre, prawda, że ono miało sens, że było niepotrzebne i tyle ludzkim. Radio, Tok FM, Euro, Conchita, Extra. Także proszę Państwa, no Litka mówiła, Janek Witek mówił, że to było specjalnie zrobione, żeby tutaj przetrzebić. Za dużo was tu jest w Polsce, za dużo was tu jest w Polsce. Radio Tok FM, Euro, Conchita, Extra. No tak, też mówił Janek Witek, przecież ja tu nic nie zmyślam i taka jest prawda. Pozdrawiamy.
Panie, dlatego że w tym roku przypominamy, że każdy, kto weźmie udział w obchodach Powstania Warszawskiego, każdy, kto zatrzyma się w godzinie 17, kiedy usłyszy w Warszawie, w wielu miastach w Polsce syreny, powinien też pomyśleć, jakie wartości... Także będzie o godzinie 17 w centrum Warszawy rotunda. Proszę bądź. Z bronią w ręku na barykadzie za Polskę można być powstańcem, czy można też być w inny sposób? I czy młodzi ludzie są na to gotowi, na poświęceniu na rzecz dobra wspólnego, ale w warunkach pokojowych? Co tylko ciekawe, czy syreny, które rozlegną się godzinę w to wciąż będą działały na zasadzie testowania sprzętu pożarniczego? No to chyba... W braku ustawy? Chyba jak co roku, znaczy z tego względu, że nie ma żadnej zmiany ustawy, to jak co roku będziemy o godzinie 17 testować w wielu miastach w Polsce sytuację zagrożenia nadzwyczajnego i to będzie jak zawsze ten test, no ale rozumiem, że potrzebna jest nowa ustawa, być może nowa władza po wyborach, jakkolwiek będzie. Znaczy, dla mnie najważniejsze jest, że te syreny wyją i że ludzie na nie reagują i to jest taki największy w Polsce flash mob, że ludzie wychodzą tego dnia, czekając na ten sygnał i w momencie, kiedy słyszą ten sygnał, zastygają. Z rękami za pazuchą. A w jaki sposób się powoduje to wycie syren, to jest oczywiście taką dla mnie wtórne. Ważne, że one wyją i ważne, że reagują ludzie, bo gorzej było, gdyby wszystko i ustawa była, i syreny były prawidłowo, a nie na skutek testów, a ludzie się nie zatrzymywali. To już wolę tak, jak jest. Niech sobie syreny będą testowane, a ludzie się zatrzymują, bo to jest taki moment, w którym Warszawa pokazuje duszę, że zawsze mamy poczucie, że to jest takie miasto, które jest pośpieszne, które się śpieszy, które gdzieś część ludzi traktuje całkowicie nomadycznie, przyjeżdża tu tylko zrobić karierę, pozarabiać pieniądze, nie przyzwyczaić się do niego. I nagle się w tym momencie okazuje, że wszyscy jesteśmy warszawiakami i wszyscy wyrastamy jakoś z Powstania Warszawskiego, że się cały czas, że mamy to w sercu, w duszy, to powstanie, ono w nas siedzi jako czasami zgoda, jako podziw dla powstańców, albo niezgoda na to, co się wydarzyło. I w ten jeden moment ujawnia się taka ta prawdziwa dusza Warszawy i radio też, że kilkaset tysięcy ludzi w aglomeracji warszawskiej na dźwięk syren robi coś wspólnie. A propos wycia, czy na oficjalnym będzie w tym roku wycie? To kafe. Kiedy będą pojawiali euro. No to Koncita. Nie wiem, to jest bolesne temat, bo ja mam kłopot kulturowy, no znaczy radio. Wycie na gwizdanie, na cmentarzu, szczególnie na starszych ludzi jest radio czymś przejmującym, czymś takim wstrząsającym. Szczególnie, że powstańcy niezależnie od opcji politycznej też zawsze wyrażają swoje dezinteresy, licząc na to, że ktoś się uczy, że oni jako goście tego wydarzenia mają prawo powiedzieć, w jakich warunkach chcą tą minutę ciszy obchodzić bez takich dźwięków, ale też z drugiej strony nie chcę, żeby kilkadziesiąt czy sto osób, które przychodzi pogwitać, psuło spotkanie, psuło uroczystość dla kilkudziesięciu tysięcy, bo wtedy na Powązkach na przykład w godzinie W jest moim zdaniem kilkadziesiąt tysięcy ludzi, pewnie 30-40 tysięcy ludzi. I sytuacje, kiedy 100 osób im to jest w stanie zepsuć. Znaczy, też trzeba trochę nauczyć się ignorować takie rzeczy. To jest skutek demokracji. Żyjemy w demokratycznym... Polskę walczyli. Walczyliśmy o Polskę, gdzie każdy może korzystać z wolności. Ci ludzie nie łamią prawa, naruszają dobre obyczaje. To jest estetycznie obrzydliwe, ale korzystają z prawa, które walczyliśmy. Natomiast musimy z cierpliwością znosić sposób, w jaki oni z tego prawa korzystają, moim zdaniem, i starać się tylko przekazać słowa otuchy powstańcom, żeby to ból, który im zadają, jakby łagodzić. Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem był Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Informacje Radia Tok FM już za chwilę o godzinie 12.40. Cała audycja do wysłuchania w aplikacji Tok FM na urządzenia mobilne. www.tokfm.pl/pobierz
Wydaje mi się, że akurat w tej sprawie powinno się odbyć referendum. Na to patrzę tutaj za przychylnie. Sam bym chętnie wziął udział. Gdyby Paweł Kukiz mówił do mnie i do Polaków coś takiego, jestem za silnym, dwupartyjnym systemem, to bym się nie zgadzał, bo mi ten ustrój się nie podoba, ale bym rozumiał, że jest logiczny związek między instytucjonalną propozycją, a tym, co chce osiągnąć. Tu jest bardzo częsta sytuacja, że partia, która ma więcej głosów, dostaje... Radio. Koncita.